Witajcie, drogie strzelce, na czytaniu na relacje miłosne w listopadzie. Po lewej stronie jest Wasza energia, po prawej Waszego ukochanego, ukochanej, partnera, partnerki, kogoś, z kim jesteście w relacji albo chcielibyście być. Natomiast pośrodku to są energie pomiędzy Wami. I tutaj pokazujecie się w swojej energii, bo jest to 9 buław, to jest księżyc w strzelcu, w Waszym znaku. Więc myślę, że czujecie się tutaj mocni i silni, chociaż już po jakichś przejściach dużo energii włożyłyście w coś, co się dzieje w Waszej relacji. Myślę, że dobrnęłyście do momentu, w którym jest jakiś konsensus, jest jakaś równowaga, bo pomiędzy Wami jest właśnie taka karta uzyskania tej równowagi, harmonii, być może właśnie w związku w porozumiewaniu się między sobą. Może negocjowaliście coś, byliście w tym tacy niezłomni, uparci, chcieliście czegoś konkretnego. Trafiając na może taki mur trochę ze strony Waszego partnera, bo tu jest karta papieża, który często oznacza taką skostniałość w poglądach, niechęć do zmiany. Karta papieża oznacza też kogoś bardzo mądrego, kogoś, kto jest dla nas mistrzem, ale jest to również karta wiary. Więc myślę, że jeśli chodzi o Waszego partnera, to oczywiście może być tutaj różnie, ale jest po jego stronie, myślę, jakiś kłopot i u Was też coś jest wyczuwalne, bo wkładacie w coś rzeczywiście duże zaangażowanie. To utwierdza Was, że jesteście silne, że dajecie radę, bo rzeczywiście coś osiągnęłyście, jesteście na etapie w tej relacji, że jakaś harmonia panuje, właśnie jakieś dogadanie się jest, być może jest jakaś wspólna decyzja podjęta w jakiejś konkretnej sprawie, w której nie byliście dogadani, a czuję, że tutaj może być problemem coś u Waszego partnera, no ale spójrzmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o potrzeby. Bo u Was potrzeba jest ewidentna, po prostu bycia kochanym, kochaną, potrzeba serca, bo królowa kielichów oznacza właśnie przepływ, empatię, miłość, miłość bezwarunkową. Tu być może jest chęć bycia rodzicem, matką, bo to jest karta kobiety, która chce mieć dzieci, ale też czuję tutaj w tej karcie trochę taki pusty kielich, jakbyście właśnie pragnęły, żeby on był wypełniony uczuciem, bo marzycie o tym, żeby właśnie być kochaną, kochanym, żeby znowu właśnie ten przepływ był pomiędzy Wami. No ale spójrzmy, co jest po stronie partnera. Tutaj jest księżyc i jako potrzeba księżyc może oznaczać niechęć do rozmowy, unikanie tematu, być może chęć ukrywania czegoś, niedopowiedzenia, schowania się z czymś. Bo w nocy, w świetle księżyca mniej coś widać, jest tutaj jakiś strach i obawa też. Myślę, że jest jakiś problem, który jest ukryty, jest coś, co może właśnie Wasz partner nie umie wypowiedzieć. Pomiędzy Wami jest karta 7 kielichów, która mówi o różnych możliwościach, które macie, które możecie wziąć pod rozwagę. I nie wszystkie może będą dobre dla Was obojga, bo tutaj czuję, że partner czegoś się obawia, czegoś się boi, a Wy jesteście zdecydowane podjąć temat, bo kochacie. Bo pomimo, że jest
trudne, to co jest tutaj jakimś problemem. No, może zaraz w dalszym czytaniu okaże się trochę więcej. To myślę, że jesteście, drogie strzelce, gotowe, żeby nie uciec przed tym, żeby w to wejść, żeby na poważnie o tym rozmawiać, żeby właśnie dalej negocjować, żeby wymóc być może coś w tej sytuacji. Dajecie partnerowi jakiś wybór, nie wiem, stawiacie może ultimatum, ale mówicie, że są sytuacje, z których można wyjść. Tutaj widzę też przesyt, ta karta się tak nazywa, 7 kielichów tutaj właśnie w tej konkretnej talii. Tak jakbyście miały już dosyć sytuacji niejasnych, takich właśnie szarych, trudnych. Chciałybyście, żeby w to wszedł kolor, prawda, żeby te wasze pragnienia, marzenia, ten kielich mógł się wypełnić zawartością, ale taką prawdziwą, uczciwą, szczerą. I może teraz spójrzmy na to, co się dzieje dalej po stronie działań waszych, waszego partnera, co będzie. I tutaj u was widać duże zdecydowanie w działaniu. Rzeczywiście po waszej stronie jest działanie, jest ogień. Jest tutaj 6 buław, które oznacza zwycięstwo, przezwyciężenie tego problemu, który jest. On jest pomiędzy wami, być może bardziej jest po stronie partnera to problem, bo u niego pojawił się diabeł, to jest karta mówiąca o jakimś uwiązaniu, przywiązaniu zbytnim do czegoś. Być może to jest jakiś nauk, być może nieumiejętność poradzenia sobie, wyjścia z jakiejś sytuacji, tkwienie w jakiejś trudności, ciemności. To jest jakaś nieporadność, jakaś niemoc i wy czemuś tutaj zdecydowanie mówicie nie, pokazujecie rozwiązania być może, bo w 6 buławach tutaj widać właśnie taki taniec zwycięstwa dwóch feniksów, które odrodziły się z popiołów, czyli coś tutaj wymyśliłyście, jakiś sposób na ten wasz problem i poddałyście go pod rozwagę. Myślę, że mogło się to spotkać w pierwszej chwili właśnie z jakimś niezrozumieniem, ze strachem, z obawą ze strony partnera, ale w rezultacie, bo tutaj rezultatem jest karta wieży, która dla mnie oznacza wyzwolenie. Tu właśnie przy tej karcie diabła to jest wyzwolenie się z czegoś, co wam utrudniało życie, co było trudne dla waszego partnera. Tu jest uwolnienie się z jakiejś trudnej sytuacji, z jakiegoś właśnie być może nałogu, z jakiejś presji czyjejś, ze strachu. Tu jest wyjście być może spod władztwa jakichś schematów, jakichś ograniczeń w sposobie patrzenia na świat. Tu jest dogadanie się dzięki temu, że wy jesteście pełne aktywności, pełne działania, pełne pomysłów i nie ulegacie temu niepokojowi, nie ulegacie temu, co jest trudne, tylko wchodzicie w to i jesteście odważne, bo 6 buław to jest karta wielkiej odwagi i przezwyciężania czegoś konkretnego. Więc myślę, że tutaj jesteście ogromną siłą w tej waszej relacji, która ma znaczenie dla was obojga. Pomagacie tutaj wybitnie swojemu partnerowi w wyjściu z czegoś, co jest niełatwe, ale przez to, że jesteście właśnie takie zdecydowane i kochacie i jesteście dużo w stanie pomieścić w sobie, macie dużo zrozumienia dla tego swojego właśnie partnera, partnerki, to dajecie temu radę. Wspólnie, razem wychodzicie z czegoś, co jest trudne. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem.
Bo sami zobaczcie, kochani, po waszej stronie są te buławy. 9 buław, 6 buław. To jest właśnie prężne działanie. Jest duża siła i moc, jaką macie w sobie. Jest przekonanie, że to, co robicie, jest słuszne. Po drugiej stronie u waszego partnera jest trwanie przy swoim. Jest obawa i lęk, jest strach, jest taka trudność jakaś w oderwaniu się od czegoś, ale dzięki temu właśnie, że współdziałacie, że umiecie rozmawiać, że umiecie się dogadywać, znajdujecie taką przestrzeń, żeby coś wynegocjować, żeby się porozumieć, żeby połączyć możliwe z niemożliwym, bo to widać w karcie właśnie tej równowagi, kiedy jest połączony, nie wiem, ogień i woda, żywioły, które w zasadzie się wzajemnie gaszą, to wy dzięki temu, że nie ustajecie w swojej pracy nad tą relacją, w pomaganiu swojemu partnerowi, to osiągacie sukces. Osiągacie go osobiście jako wy i też myślę, że przekłada się to tej relacji na pójście dalej, do przodu, zgruzowanie czegoś tą wieżą właśnie, zgruzowanie jakiegoś etapu, który nie dawał wam możliwości, właśnie nie dawał wam tego, czego chcielibyście mieć, tego właśnie kochania, tej czułości. Być może wasz partner żył w jakiejś mgle, w jakimś oddaleniu, takim emocjonalnym, nie zawsze był obecny, bo był myślami gdzieś indziej, był w czymś innym, coś absorbowało jego uwagę, coś go odciągało i teraz wy zwróciliście na siebie uwagę waszego partnera przez to właśnie prężne działanie, przez tą walkę o waszą relację. Bo tutaj sześć buław to jest taka przecudna energia właśnie wygrania, ale takiego zwrócenia też na siebie uwagi, przejścia do następnego etapu, z taką podniesioną właśnie buławą, z tym ogniem, który w was płonie, któremu nie daliście się zgasić, pomimo że po tamtej stronie bywało różnie. I myślę, że tutaj jakkolwiek nie łatwo będzie wam, może w tym listopadzie, bo rzeczywiście ta wieża świadczy o tym, że no coś się zmieni. To zawsze zmiana buduje w nas taką obawę, zwłaszcza u waszego partnera. To widać, te obawy, te strachy, ten lęk przed jakimś rozwiązaniem takim definitywnym. Ale myślę, że to wy właśnie z jednej strony bardzo kochając, z drugiej strony bardzo zdecydowanie działając, nie dajecie tutaj dużego wyboru. Idziesz ze mną w tym, co jest słuszne, albo zostajesz w tyle i zostajesz z tym sam, z tym swoim właśnie takim uwięzieniem w czymś, w takim przykuciu do czegoś konkretnego. No bardzo tutaj przychodzą mi do głowy sytuacje typu strach przed czymś, lęk przed życiem, lęk przed stawieniem czemuś czoła, albo właśnie jakiś nauk, który powoduje, że wasza relacja nie może być w pełni harmonijna, że jakiś etap trzeba zakończyć, że czemuś trzeba powiedzieć nie, żeby móc pójść dalej wspólnie. Myślę, że w rezultacie dla większości z was to jest dobry moment, żeby postawić na swoim, żeby postawić na siebie też, żeby powiedzieć o swoich potrzebach,
żeby rozmawiać. Tutaj jest dużo rozmowy i negocjacji, która jest potrzebna. Negocjacja to jest też mówienie czemuś nie. To nie jest tylko przytakiwanie i kompromis. Tutaj jest też postawienie sprawy bardzo jasno, wyznaczenie granic i ustanowienie jakiegoś harmonogramu, być może wychodzenia z jakiegoś problemu. Myślę, że coś w tej relacji kończy się, jakiś etap, coś pęka, żeby można było konstruktywnie budować coś dalej. I myślę też, że kończy się po stronie waszego partnera jakaś frustracja, jakiś lęk o coś, bo wasza prężność, taka pomoc w tym działaniu, współdziałanie, ale też ogromna siła i zdecydowanie w tym działaniu powoduje, że bardzo jesteście pomocni i w gruncie rzeczy chyba razem przezwyciężacie ten problem, a przynajmniej jesteście na bardzo dobrej drodze, żeby coś ustalić wspólnie, żeby wymyśleć, jak to zrobić, żeby pójść dalej, żeby iść jednak razem. Myślę, że czas dynamiczny, ale bardzo wartościowy, pomoże wam obojgu, waszemu partnerowi, żeby coś właściwie przezwyciężyć, a wam, żeby zauważyć w tym własną moc i siłę. Myślę też, że będziecie wspólnie rozpatrywać wiele opcji, bo będą jakieś na horyzoncie różne możliwości, ale wybierzecie jakąś taką bardzo odcinającą, taką ostrą, taką definitywną, taką, która umożliwi odcięcie się od czegoś, co jest niekonstruktywne, co was pochłania, co wam coś psuje, co was w czymś zniewala. Myślę, że ta wieża właśnie, która jest tutaj efektem całego czytania, to jest uwolnienie od jakiejś niemocy, od jakiejś słabości. To jest wyjście z bezsilności w kierunku właśnie przezwyciężania, odważnego zmierzenia się z problemami i w kierunku miłości. I tego wam, kochani, z całego serca bardzo życzę. Jeżeli potrzebujecie czytania, w którym będziecie chcieli jakichś szczegółów dotyczących waszych konkretnych relacji, to zapraszam, piszcie do mnie na mojego maila. Ja będę odpowiadać takimi czytaniami prywatnymi na wasze problemy. I do usłyszenia, do następnego razu.